Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie z Poznania. Inea Stadion, jesteśmy już niemal gotowi do tego, żeby obejrzeć mecz Polska-Chile. To jest mecz towarzyski, ale jak każdy mecz reprezentacji budzi dużo emocji, bo dzisiaj wprawdzie Chile przyjeżdża w takim składzie mocno okrojonym, ale jak udało nam się dowiedzieć, Arturo Vidal jest w Poznaniu. Rozmawiałem na ten temat z Robertem Lewandowskim, który mocno zaskoczył się tą informacją i mówi, w zasadzie nie wiem, po co on tutaj przyjechał. Być może chce mieć trochę wolnego, jeszcze trochę oddechu od rodziny, a być może chce budować tę drużynę na nowo pod kątem takim mentalnym. Tak, bo trzeba powiedzieć, że w tej reprezentacji Chile, którą dzisiaj zobaczymy, jest niewielu reprezentantów, którzy występują tak od dłuższego czasu w kadrze. Jak spojrzałem na przekrój wiekowy choćby tych reprezentantów, to jest jeden 30-latek, potem jest 29-latek, potem 27-latek i czwartym najstarszym jest 26-latek, czyli oglądamy bardzo młodą kadrę, której piłkarze występują głównie w lidze Meksyku, w lidze argentyńskiej i tylko 8 gra w Europie. Swoją drogą Arturo Vidal napisał też do Roberta Lewandowskiego, czy nie ma jakiegoś zaprzyjaźnionego fryzjera w Poznaniu. I był taki fryzjer w hotelu, bo niektórzy piłkarze chcieli skorzystać z jego usług, ale jak zobaczył, co Arturo Vidal ma na głowie, powiedział, że on tego wyzwania się nie podejmuje i on Arturo Vidala nie chce absolutnie strzyc, żeby czegoś tam w tej fryzurze nie zepsuć. Ale tyle, jeśli chodzi o reprezentację Chile, bo ona dzisiaj ma być mimo wszystko tłem dla reprezentacji Polski, która ma tutaj badać pewne warianty, próbować pewne strategie, które były dopracowywane w ostatnim czasie na obozie w Arłamowie. No i musimy sobie trochę powiedzieć dzisiaj o składzie, bo w związku z tym, że wciąż niepewny jest los Kamila Glika, trzeba szukać alternatyw dla niego i tą alternatywą, przynajmniej na dzisiaj, jest Jan Bednarek. Jak ty oceniasz tego piłkarza i ten czas, który przepracował w Arłamowie? No zdecydowanie jest to jeden z wygranych zgrupowania w Arłamowie. Nachwalić się go nie mógł choćby Robert Lewandowski. Także trener wspominał znacznie wcześniej niż ta nieszczęsna kontuzja zdarzyła się Kamilowi Glikowi. A więc mówimy o zawodniku, który urósł mentalnie, czyli ma większą pewność siebie. On już wyjeżdżając miał pewność siebie, ale mówił też w wielu wywiadach, że stracił trochę tego przez to, że nie grał, czekał cierpliwie na swoją szansę. Myślał o innych scenariuszach zimą, ale został, wywalczył sobie miejsce w składzie, zaprezentował się na tyle udanie, że skoro utrzymał się w Premier League, no to powiedzmy sobie wprost, nie powinno być zmartwień, że nie poradzi sobie w reprezentacji Polski. I ja jestem bardziej zainteresowany jego rolą przez pryzmat współpracy z Michałem Pazdanem, z Łukaszem Piszczkiem. Bo... I z Maciejem Rybusem też, bo dzisiaj powiedzmy, że to w komplecie, tak w komplecie będzie wyglądać ta formacja defensywna. Tak, i też z Wojciechem Szczęsnym, który gra w bramce, bo to wyprowadzenie piłki będzie bardzo ważnym elementem, zwłaszcza gdzieś tam mając w głowie to, jak gra choćby Kolumbia, jak gra Senegal, czyli drużyny, które potrafią zastosować wysoki pressing, od razu podchodzą do drużyn, do zawodników, którzy rozgrywają piłkę od swojej obrony. I to wprowadzenie ma być też taką bronią drużyny Adama Nawałki. I to wprowadzenie Jana Bednarka jest z pewnością jedną z jego domen, takich bardzo, bardzo ważnym. Ten aspekt poprawiał też Michał Pazdan, o czym mówiliśmy w takiej analizie meczów z Koreą czy z Nigerią, że ten aspekt, jeśli chodzi o Michała Pazdana, idzie do góry. Patrzymy dalej, co się dzieje, jeśli chodzi o skład reprezentacji Polski na ten mecz. Patrzymy na formację pomocy. Mamy dwóch środkowych pomocników, dzisiaj Grzegorz Krychowiak i Karol Linetty, który też do końca walczył o to, żeby w kadrze 23-osobowej się oczywiście znaleźć. Na skrzydłach Kamil Grosicki, który dziś obchodzi urodziny, ale jest bardzo skoncentrowany i bardzo uważny, żeby móc później trochę oddechu po meczu złapać. Po prawej stronie tej formacji pomocy Kuba Błaszczykowski i też myślę, że ten mecz nam odpowie, w jakiej formie jest motorycznej i fizycznej, bo o inne aspekty to ja bym się szczególnie o Kubę nie martwił. No i ważna informacja na pozycji numer 10 Piotr Zieliński. Pewnie dla wielu na optymalnej dla siebie pozycji, na pewno dla ojca pana Bogdana, z którym też dzisiaj miałem okazję się spotkać i porozmawiać. No i na dziewiątce Robert Lewandowski, co oznacza ni mniej, ni więcej tylko tyle, że Arkadiusz Milik zaczyna dzisiaj mecz na ławce rezerwowych, ale tutaj ta siła ognia, nawet przy układzie, że Piotrek Zieliński grałby na pozycji numer 8, jest u nas dość duża. Ja jestem szczególnie zadowolony, że Karol Linetty wraca do podstawowego składu, bo wiele się mówiło o tym, że on ma problemy zdrowotne, że w tym momencie między zgrupowaniami musiał wrócić do Poznania i przechodzić leczenie. Natomiast ja go zobaczyłem w Arłamowie i on już był tym Karolem, którego pamiętamy z jego najlepszych występów w reprezentacji. Dynamiczny, szybki w doskoku, podejmujący co najważniejsze dobre decyzje w posiadaniu piłki, bo tego czasami mogło brakować. Natomiast wydaje mi się, że
trener Nawałka chciał w tym momencie napakować wyjściową jedenastkę najlepszym, co mamy. I wydaje mi się, że to właśnie zrobił. Oczywiście nie chcę tutaj dokonywać wyborów, kto jest lepszy, czy Piotr Zieliński, czy Arkadiusz Milik, czy Piotr Zieliński na ósemce, czy Karol Linet. To wszystko jest do wyjaśnienia, prawda? Natomiast po obserwacji treningu wydaje się oczywiste, że powrót do czwórki, do gry czwórką w obronie, też będzie sprzyjający ze względu na przypomnienie sobie wszystkich schematów, które obowiązywały w eliminacjach, nie zapominając oczywiście o tym, co wydarzyło się w meczach towarzyskich w listopadzie, w marcu, czyli w grze trójkąt środkowych obrońców. No właśnie, bo trenujemy i dalej będziemy trenować ustawienie z trójką obrońców, niejako przygotowując alternatywę taktyczną, bo też rozmawiałem z Hubertem Małowiejskim, który powiedział mi, że Niemcy, zanim zdecydowali się na to, żeby zagrać w tym ustawieniu w meczu o punkty, w 13 meczach towarzyskich testowali to ustawienie i to pokazuje, jaką dużą i wielką pracę musieli wykonać zawodnicy, którzy mają nieprawdopodobną świadomość taktyczną, ale też będziemy pewnie testować coś, o czym dzisiaj Łukasz Piszczek mówił też na łamach przeglądu sportowego, a więc to zmienianie ustawienia w trakcie meczu, bo to jest coś, czego jeszcze ta reprezentacja nie doświadczała na takim wysokim poziomie, a to jest coś, co może być bardzo potrzebne, jeśli chodzi o turniej. I powiedzmy sobie wprost, mało tego widzimy nawet w ekstraklasie. Uniwersalność, która polega na tym przechodzeniu, momencie przechodzenia jedną decyzją, jednym słowem trenera, jest dostępna dla bardzo niewielu drużyn. Mówiłem tutaj głównie o efektywności wykonania takiego manewru taktycznego. Mamy natomiast tak wielu świadomych taktycznie zawodników, że nie dziwię się selekcjonerowi, że w końcu zdecydował się dopracować jeszcze jeden system. Piłka nożna, ta współczesna, wymaga dołożenia do fizyczności, motoryki, siły, szybkości, także elementu myślenia, coraz więcej tego. I zaskoczenia. I zaskoczenia, tak. Przypomina mi się mecz w Kopenhadze i konferencja Age Hareide, który powiedział, że Polacy są przewidywalni. On nie mówił tego jako wada, ale mówił o tym, że wciągając Polaków w chaotyczną grę, w grę długim podaniem, można ich pokonać. Adam Nawałka, przechodząc na 3-4-3, też chce pokazać, że ma alternatywny system radzenia sobie w takich sytuacjach. No i zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądać. Z przyjemnością będziemy się przyglądać temu, co będzie się działo w Poznaniu, bo trzeba też powiedzieć, że trawa jest tutaj przygotowana fantastycznie. Piłkarze, jak wczoraj wyszli, mówili, o, to będzie przyjemność grania. Stadion ma być pełny, a mecz reprezentacji Polski to zawsze jest święto, także czekamy z niecierpliwością na godzinę 20:45. Jeśli nie ma Was w Poznaniu, na antenie TVP ten mecz będzie do obejrzenia. Przedostatni krok w przygotowaniach do Mundialu, który dla nas rozpocznie się 19 czerwca w Moskwie.